Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy kapitalną audycję, a mianowicie przygotowałem zestawienie 10 takich aplikacji, gdzie drony powoli już eliminują i zastępują ludzi. Oczywiście to jeszcze wymaga czasu, ale jak pamiętacie, może 10-15 lat temu wyglądało to zupełnie inaczej i dzisiaj ta technologia bardzo mocno się rozwija. Przygotowałem zestawienie 10 takich aplikacji, które najmocniej się rozwijają. Są one przedziwne, niektóre są bardzo ciekawe, niektóre są naturalne i normalne. I to zestawienie zrobimy sobie od numeru 10, tych najsłabszych, aż po numer 1, te najlepsze. Numer 10 to są tradycyjne zdjęcia i filmy. Jeszcze parę lat temu trzeba było do dobrych ujęć wynajmować helikopter, a szczególnie tam było to bardzo uciążliwe i kosztowne, gdzie było blisko różnych przeszkód, ścian czy w miejscach, gdzie trudno jest naprawdę latać. A dodatkowo jeszcze tego typu ujęcia wymagają szeregu powtórek. Dzisiaj możemy zrobić genialne zdjęcia, panoramy, filmy, timelapsy, hyperlapse, wszystko z powietrza, dodatkowo zaprogramować misję tak, żeby wielokrotnie nagrywać, rejestrować ten sam obraz, na przykład podczas przebiegu postępu prac na budowie albo przy zmianach pory roku, czy nawet zmianach pory dnia, więc to jest naprawdę rewelacja, jeżeli chodzi o rozwój w filmowaniu i w robieniu zdjęć. Numer 9 to transmisje na żywo. W tej chwili drony są w stanie transmitować na żywo zarówno wydarzenia, jak i poszczególne sekwencje wideo, które widzi dron. To, co jest fantastyczne, jest, że już jesteśmy w stanie transmitować naprawdę z dużą rozdzielczością, bezpośrednio wyciągać obraz z aparatury i przekazywać, tak jak na przykład dla Phantoma, czy dla smart kontrolera i przekazywać poprzez HDMI. Są też oczywiście możliwości transmisji bezpośrednio poprzez aplikacje, także wygląda to coraz lepiej, transmisje na żywo z drona są coraz bardziej popularne. Numer 8 to wirtualne wycieczki po obiektach. W tej chwili jesteśmy w stanie albo wykonać zdjęcia 360 i odtwarzać sobie je dowolnie już na komputerze, ale możemy też latać po obiektach. To, co jeszcze parę lat temu było ciężkie do zrobienia ze względu na sygnał wideo, a także na zasięgi, w tej chwili jesteśmy w stanie naprawdę małymi dronami z rozebranymi dobrymi kamerami zarejestrować genialne rzeczy, na przykład wycieczkę wirtualną po muzeum, nieruchomościach czy innych ciekawych obiektach, które dron pokazuje i czujemy się, jakbyśmy chodzili po danym obiekcie. Rewelacja. Numer 7. Ten rozwój też jest bardzo fajny, a mianowicie w tej chwili jesteśmy w stanie dzięki dronom zaoszczędzić bardzo dużo pracy przy sporządzaniu map i to nie tylko map dwuwymiarowych, ale map 3D czy też modeli, które można śledzić i można analizować później, na przykład podczas analizy ryzyka danej inwestycji czy nawet właśnie, żeby poznać dany teren dokładnie, jesteśmy w stanie dzięki prostym aplikacjom sporządzić naprawdę dobre mapy i to trójwymiarowe. I w tym punkcie jest jeszcze szacowanie szkód. Wyobraź sobie taką sytuację, że firma ubezpieczeniowa ma zgłoszenie, że przyszła nawałnica, huragan i zniszczyło wielu rolnikom na przykład pola. I teraz, żeby to oszacować, zwykle przyjmuje się jakieś wytyczne i przeloty dronami pozwalają na przykład na to, żeby oszacować, jaka część upraw została zniszczona. Więc to jest też genialna sprawa, jeżeli chodzi o takie szacunki. To dużo ułatwia i też eliminuje czynnik ludzki w bardzo dużej mierze, który był dotąd angażowany. Numer 6 to są inspekcje termiczne. Fantastyczna sprawa, dlatego że już kamery, na przykład FLIR, są latające w takich dronach jak Mavic Enterprise czy Otel Evo Enterprise. Czy innych dronach jesteśmy w stanie podpiąć kamery i na żywo analizować rozkład temperatury. Jesteśmy w stanie określić, gdzie występują mostki cieplne, gdzie są straty ciepła i można to wszystko zarejestrować, porozmawiać na bieżąco z inwestorem i nie wymaga to szeregu przedsięwzięć, bo robimy to z pozycji ziemi i robimy to błyskawicznie. W ciągu 10-15 minut jesteśmy w stanie dokonać audytu takiego małego obiektu i to jest naprawdę miarodajne, a do tego zarejestrować i sporządzić dokumentację, także rewelacja. W punkcie 6 można też wziąć pod uwagę analizę multispektralną, na przykład jeżeli rolnik chce oszacować, jak wygląda w tej chwili efektywność jego upraw, jest w stanie dronem też przelecieć na przykład Phantomem z kamerą multispektralną
jest w stanie oszacować, jak wygląda jego struktura upraw, czy wszystko jest w porządku, czy są jakieś braki, czy jest susza, czy nawałnica mu zniszczyła, i na bieżąco on w stanie jest też reagować i oszacować takie rzeczy. Jak jesteśmy już przy rolnictwie, to numer 5 to jest monitorowanie, to o czym mówiłem przed chwilą, ale także nawożenie, bo mamy takie drony jak na przykład Agras, i też opryski upraw. Nie wszędzie one są dopuszczalne na tym etapie, ale na przykład w Stanach ludzie używają takich dużych dronów jak Agras do tego typu zadań i to faktycznie wygląda coraz lepiej. To samo w Australii, tam gdzie są duże połacie, tam gdzie prawo pozwala i tam gdzie poziom życia pozwala na tego typu technologie, stosowane są też drony. Numer 4 to są m.in. poszukiwania ludzi. Dzięki kamerom termo jesteśmy bardzo łatwo w stanie znaleźć obiekty, które odróżniają się temperaturą od otoczenia, szczególnie jeżeli mamy taką porę jak teraz. Druga sprawa to jest przekazywanie informacji w krytycznych sytuacjach. Wyobraź sobie, że mamy powódź i chcemy dotrzeć do ludzi, którzy są odcięci od świata, albo wysoko w górach, tak jak mieliśmy sytuację na K2, gdzie Andrzej Bargieł faktycznie latał Mavikiem i przekazał informację wycieńczonemu alpiniście, który był od niego 1,2 km. Jak jesteś na wysokości 7000 metrów, to faktycznie pokonanie kilometra to jest nadludzki wysiłek, a tutaj przy pomocy drona jesteś w stanie nie dość, że wesprzeć mentalnie taką osobę, która jest w danej chwili poszkodowana, czy czuje się zagubiona, jest na krańcach sił, ale także jeszcze jej przekazać dobrą wiadomość, że pomoc nadchodzi i tak dalej, i tak dalej. Także to jest nie do przecenienia i dlatego mamy tutaj numer 4. Jeżeli chodzi o numer 3, to jest ciekawostka, ale też taka sprawa, która coraz mocniej wchodzi do technologii, to jest mycie paneli fotowoltaicznych przez drony, a także tych powierzchni dużych, gabarytowych, elewacji na przykład szklanych. Drony już potrafią myć i to wygląda ok. Numer 2 to transport i przesyłki. Jak wiemy, coraz więcej testów polega na tym, że transportuje się przesyłki albo inne sprawy, na przykład medyczne rzeczy na duże odległości. Dzięki temu jesteśmy w stanie uniknąć korków. W linii prostej jesteśmy w stanie przesyłać szybko i ta technologia już na to pozwala, aczkolwiek przepisy ciągle są jeszcze do tyłu i myślę, że z czasem transport i przesyłki będą na porządku dziennym i to będzie normalna technologia, która zagości na stałe w naszym życiu. No i numer 1, też jedna z ciekawszych rzeczy, które widziałem i która jest też taka bardzo krytyczna, jeżeli chodzi o pomoc człowiekowi, to jest gaszenie pożarów. Wyobraź sobie wysokie budynki, które są naprawdę trudne do gaszenia i widziałem już drony, które pomagają w tym faktycznie i mogą, jeżeli podepniesz tylko zasilanie, one mogą cały czas pracować i możesz cały czas podawać wodę i gasić pożar poprzez oczywiście bardzo mocne drony. I to jest 10 takich aplikacji, gdzie drony powoli wypierają ludzi. Jestem ciekawy i zastępują ich. Jestem ciekawy Twojej opinii. Bardzo Cię proszę, daj w komentarzu swoją opinię, zostaw opinię, gdzie Ty widzisz przestrzeń dla dronów i gdzie najbardziej rozwinął się w najbliższych latach i jak oceniasz rozwój tej technologii. Dzięki serdeczne za uwagę, zostaw kciuka oczywiście, daj suba i pamiętaj, że pod filmem znajdziesz link do mojego darmowego warsztatu Filmujemy dronem. Trzymaj się i do zobaczenia w kolejnej produkcji. Cześć!